To było przeklęte miejsce, choć zewnątrz całkiem ładne. Do dwa piętra elewacje nienaganne. Taki niby bliźniak, jakich pełno na ulicy. Od lat niezamieszkany, ten jedyny w okolicy. Sąsiedzi coś tam mówią, plotkują o legendzie, że każdy kto wynajął szybko sobą znów nie będzie. W psychiatryku kończył, że max miesiąc tam wytrzymał, lecz powiedzieć nie był w stanie, czego to była wina. I znalazł się śmiałek, swój rywalowiec znany. Czuł się bardzo twardy, że wytrzyma te koszmary, że nic mu nie jest straszne, także jego poprzednicy, którzy potem to pisali jedno słowo na tablicy. Tym słowem było Ferlu, czyli zguba po niemiecku, choć żaden z nich nie mówił inaczej niż po angielsku. To był ciekawy fakt, dla Pawla naszego śmiałka. Się zapalił na tą misję, jak odrazki zapałka. Chciał udowodnić ludziom, że to wszystko wielka bójda, że ci ludzie się zgadali, by być znani popularni. Choć po fachu miał kumpla, który mu tego odradzał. Nie chciałby swoją mordeczkę, także dopadła zaraza. Prowadził się do środka, jedna doba, druga doba. Wszystko cacy, nawet domu się spodobał. Pewnie raz zamówił dziwkę, w kuchni tam zagrały gary. Ktoś poczuł w sobie ostro, że się czuł przestraszył stary. Lecz zignorował to, poszedł kimać do sypialni. Po dwóch dobach powtórka, rano szukał czegoś w pralni. Nagle zrozumiał, zdradzać żony tu nie może. Usiadł przypalając sznuga na krześle w ogrodzie. Kolejne dni tak samo, nic się nie działo wcale. Minęło pół roku, a on cały jest kabaret. Misja zakończona, dowód, że ci ludzie kłamią, a do mnie jest nawiedzony, bo on nie ma nic z banią. Ta wieść poszła w świat, że to jednak wielkie kłamstwo. Zatuszowana sprawa jest pod dywan, drodzy państwo. I sens jest tutaj taki, ma opowieść ma tu dno, że nasz Pablo, dobry chłopak, nie był złym człowiekiem, bo grzechy, które tu popełniał, były lekkie, wybaczalne. Nie tak jak poprzedników, które były niebanalne. Tam nikt nie wiedział wokół, co łączyło te ofiary. Jeden czpun, drugi pedofil, trzeci korupcja, dolary. Czwarty zmusił do aborcji, piąty zabił swego brata. To gwoździe do trumny, do których skusił szatan. To była jego miejscówka, lecz to do Pabla skojarz. Nie miał czakry zładowanej, by pokazać mu się, zobacz. Dobrzy ludzie i źli ludzie, lecz ty zły jesteś, kolego. Diabeł weźmie cię w obroty i cię wciągnie swoje lego. Jak tym co nagrzeszyli mocno, tak niewybaczalnie. Pozostało tylko słowo zguba na tablicy marnie. Dam ci dalej w psychiatryku, mają swe napady szału. To kara za życie pełne jebanych przypałów. Lecz rozpinka tu jest taka, co to za siła w tym domu. Czy karał ludzi szatan, czy jednak nasz Bóg ziomu. Rzucił i przeprosił żonę, o dziwo mu wybaczyła. Następny gość wynajął, już mu kopie się mogiła. Ten gość nagłówiał mocno najebany swoją żonę. Zgadnij, co się zaraz stanie z taką kurwą, karma ziomek.